Kochani, dzisiaj zaczniemy od początków, czyli od jakiego samochodu zacząć. Jeżeli będzie Wam się podobał ten odcinek, to lajkujcie, subskrybujcie kanał i zostawcie przede wszystkim jakiś komentarz. Zapraszam do oglądania. Kochani, otrzymuję bardzo dużo wiadomości z pytaniem, od jakiego samochodu zacząć. Ja zawsze rekomenduję opcję niskobudżetową, dlatego zalecam zakup jakiegoś samochodu tylnonapędowego, taniego, czyli na przykład BMW E36, które można już kupić za 2-3 tysiące. I również później modyfikacje tego samochodu nie wymagają zbyt dużych nakładów pieniędzy. My też zrobiliśmy taki ruch i zaopatrzyliśmy się w samochód BMW E36, które stało przez 6 lat. To było naprawdę ciekawe doświadczenie. Samochód, którego staliśmy się posiadaczem, to BMW E36 320, a więc ma 2 litry silnik i jest zupełnie seryjne. Ktoś by powiedział, po co mnie takie auto? Mam samochody sportowe po 500-700 koni, jeżdżę dosyć długo już w driftingu, to po co mi cofanie się do początków? A jednak słuchajcie, ja uważam, że takie BMW dla zawodnika to naprawdę świetny ruch, dlatego że im trudniej, tym lepiej. Moje samochody, które są w pełni profesjonalne, mają wyczynowe skrzynie, zrobione skręty, zrobione zawieszenie i właściwie czego byśmy nie dotknęli, jest zmodyfikowane. One mi bardzo pomagają. Ja wielokrotnie powtarzam, że te samochody mi wybaczają błędy. I teraz cofnięcie się do samochodu, który jest zupełnie seryjny, powoduje, że ja nie mogę liczyć na ten samochód, tylko muszę liczyć tylko i wyłącznie na swoje umiejętności i na fizykę. Powiem Wam, jest to świetny trening. Dlatego my przyjęliśmy założenie, że nie będziemy inwestować mocno w ten samochód, tylko zobaczymy, co można zrobić przy pomocy samochodu praktycznie seryjnego. Więc jedyne, co zrobiliśmy, to oczywiście opróżniliśmy samochód ze środka, więc wyjęliśmy wszystkie fotele, założyliśmy hamulec hydrauliczny, żeby mogła popracować w tym samochodzie i zaspawaliśmy dyferencją. To były jedyne modyfikacje w samochodzie, które zrobiliśmy. Zaspawany dyferencją, hamulec ręczny i seryjne auto. I powiem Wam, świetne na sam początek.